odcinku Wrestlingowym Szlakiem znajdujemy się w Centrum Aktywnego Wypoczynku AquaZdrój w Wałbrzychu, gdzie aktualnie rozgrywane są Młodzieżowe Mistrzostwa Europy do lat 23 w zapasach. Za nami już rywalizacja rozgrywana w stylu wolnym, aktualnie toczą się pojedynki rozgrywane w stylu klasycznym. Jak widać, warm-up, strefa, gdzie rozgrzewają się właśnie zawodnicy, którzy dzisiejszego późnego popołudnia będą toczyli walki o brązowe medale oraz oczywiście o złote na macie B, bowiem te najważniejsze pojedynki rozgrywane są właśnie na środkowej macie na AquaZdrój. To zresztą uchwycimy w naszej wideorelacji. Wracamy w troszeczkę innym stylu, aczkolwiek musimy przyznać, że przecież wielu zawodników pro wrestlingu wywodzi się ze sceny klasycznej. Przede wszystkim Kurt Angle, także Brock Lesnar toczył pojedynki, ale wielu również japońskich zawodników, których znamy przede wszystkim z New Japan Pro Wrestling. Także zapraszamy Was bardzo serdecznie. W dzisiejszym specjalnym wideopodcaście również rozmowa z bardzo znaną postacią, jeśli chodzi o zapasy, a także oczywiście i o pro wrestling, ale to już niebawem. Tymczasem zmierzamy zobaczyć na dół, co tam się dzieje. Profesor zapasów Andrzej Suchro, miło mi, że znowu się spotykamy, ale tym razem no, w nieco innych klimatach niż pro wrestling, i to w Wałbrzychu. Za nami już 4 dni rywalizacji Młodzieżowe Mistrzostwa Europy w zapasach do lat 23. Już medale także zdobyliśmy, złoto oraz brąz. No i panie Andrzej, jak panu się podoba Wałbrzych i ośrodek AquaZdrój? Jestem naprawdę zaskoczony. Byłem tu kiedyś, kiedy była taka skromna sala, stadion, a ten obiekt jest naprawdę imponujący. Także cieszę się bardzo, że zapasy mogą gościć w tak efektownym obiekcie, bo to też świadczy o nas, o Polakach, że potrafimy zorganizować imprezę, że mamy godne miejsce na zorganizowanie takiej imprezy. Także nic, tylko pogratulować organizatorom. No i mam nadzieję, że do tego jeszcze dołożą się sukcesy polskich zapaśniczek i zapaśników. No i będzie pełna szczęścia. Żeby wszystko tylko szło do przodu, ale... No nie jest łatwo, nie jest łatwo. Jak wiemy, że w tej chwili zapasy przeżywają pewien kryzys. To nie te czasy, jak to się mówi, kiedy my walczyliśmy. Ale miejmy nadzieję, że już powoli rośnie to nowe pokolenie, które może przywrócić dawne, dobre, godne miejsce polskich zapasów w polskim sporcie. I też Wałbrzych staje się troszkę bardziej sławny na arenie Polski, już z tej bardziej takiej pozytywnej strony. No, Wałbrzych zawsze słynął z dobrych zapaśników. Tu się wychowało wielu mistrzów Polski, medalistów mistrzostw Europy, świata. Stąd można by powiedzieć, że wychodzili zawodnicy, którzy rozsławiali nie tylko imię Wałbrzycha, tej ziemi, ale również i naszego kraju. Także wy macie spore tradycje. To też dobrze się dzieje, że taka impreza zagościła u Was. Bo to też może być takim nowym tchnieniem, prawda, motorem napędowym dla nowych adeptów, prawda, na nowy narybek do tej dyscypliny sportu. Kto wie, może jak w przypadku Kurta Angle'a to miało miejsce, ktoś z tych zawodników może w przyszłości w pro wrestlingu zagości. Wszystko możliwe. Kiedyś miałem okazję sędziować Kurtowi Angle, również dosyć mocno zaistniał w innych formule walki. To był, uciekło mi to nazwisko, jeden z najwybitniejszych zawodników MMA, teraz robi karierę filmową. Także no wielu, zresztą powiedzmy sobie szczerze, wielu zawodników wrestlingu wywodzi się z zapasów. Czy Swagger, prawda, który był akademickim mistrzem Stanów Zjednoczonych. Zresztą to widać w różnych akcjach, że to są typowo akcje z zapasów amatorskich, które potem są wykorzystywane w wrestlingu. Często wózki. Randy Couture, teraz mi się przyznał. Randy Couture, który też miałem okazję ćwiczyć, będąc trenerem w Stanach Zjednoczonych. Chłopak, który potem no, zaistniał na arenie międzynarodowej w mieszanych sztukach walki w UFC. No, to była taka pierwsza wielka postać. Także zapasy mają swój wkład w rozwój różnych dyscyplin, prawda? Czy też w wrestlingu, czy w mieszanych sztukach walki. Zapasy są bardzo wszechstronne, bardzo symetrycznie pracuje cały aparat duchowy, to też łatwo im się przystosować, no i wykorzystywać swoje umiejętności, nawet skokach do wody. A propos skoków do wody, jak
wspomina pan tą przygodę, no bo myślę, że niesamowite przeżycie. Jak to wszystko w ogóle przebiegało? Bo... To prawda. No, zaproponowano mi udział w tym programie, więc ja jako z duszą wojownika oczywiście przyjąłem wyzwanie. Okazało się, że nie jest to wcale takie łatwe wyzwanie. Ja oczywiście jakąś tam pamięć ruchową jeszcze posiadam, ale wbrew pozorom to jest całkiem inna. W zapasach ja walczyłem z rozluźnieniem. Tu trzeba być napiętym od początku do końca, bo ta cecha jest niezbędna, wejście do wody. W ogóle całkiem inne ruchy. No i te uderzenia o wodę. No to jest chyba masakra. Ale jak to się mówi, stanąłem na wysokości zadania, wygrałem pierwszy odcinek w sposób bardzo efektowny. Salto w prostym krzyżu do tyłu z 10 metrów z najwyższej wieży. No, przyznam się szczerze, że czułem się jak za starych dobrych lat, gdzie się wygrywało, entuzjazm publiczności, no i co najważniejsze, radość moich dzieci, duma mojego najmłodszego syna z ojca, no to mnie tak napało, taką radością, że dawno czegoś takiego nie przeżyłem. Na podobność. No dokładnie tak, także ja lubię wyzwania, chociaż jak to się mówi, kalendarz przypomina mi cały czas, ale... Ja tak zawsze mówię, gdyby nie lusterko i moje dzieci, to w życiu nie wiedziały, ile ma lat. Czuję się zawsze młodo, mam wesołe usposobienie, to też mi jest trochę łatwiej. Jestem dosyć sprawny jak na swój wiek, więc też pokazuję tym młodym, że jeżeli będą uprawiać sport, prawda, niekoniecznie wyczynowo, nawet amatorsko, to też im da tą gwarancję, że ich starsze lata będą o wiele, wiele przyjemniejsze. Nawiązując do ośrodka AquaZdrój, jest potencjał, aby zorganizować być może w przyszłości galę pro wrestlingu. Najbardziej, ale macie cudowną na tego rodzaju właśnie imprezy i ja wam życzę naprawdę wielu wspaniałych imprez, ponieważ ośrodek macie idealny. No, nawet infrastruktura już teraz jest coraz lepsza, bo jest autostrada do Wrocławia, z Wrocławia już jest niedaleko, jest nieopodal lotnisko. No, to wskazuje, że przybliżacie się do centrum w sposób dosyć znaczący i to może dawać jakby dobry prognostyk na przyszłość. No właśnie, a my się zbliżamy do gali w końcu po... Szczerze, jako fan wrestlingu, w długim okresie oczekiwania z perspektywy fana do gali w Warszawie, 14 kwietnia, Torwar, już się niedługo tam widzimy. No tak, po raz kolejny WWE zawita w Polsce, tym razem w Warszawie, na warszawskim Torwarze. Miejmy nadzieję, że będzie świetna gala, ponieważ przyjeżdżają właściwie najlepsi aktualnie zapaśnicy, a więc jest szansa, że będzie to ogromna frajda dla fanów wrestlingu zobaczyć na żywo te gwiazdy, które jak do tej pory można tylko było obserwować w telewizji. Także zapraszam serdecznie, myślę, że będziecie się fajnie bawić. Myślę też, że miejsce trafione jak najbardziej. Centrum Polski, to jest też dosyć istotne, że wiemy, że fani wrestlingu są w całej Polsce, więc komunikacyjnie Warszawa jest trafiona. No, może jeszcze myśleć o Łodzi, ale Łódź była raz tak jakoś wyjątkowo, no zobaczymy, ale jeżeli chodzi o logistykę, prawda, o lokalizację, to jest to trafione. No i miejmy nadzieję, że i sama gala będzie ładna. Zanim Warszawa, to już w zasadzie jutro Santa Clara WrestleMania 31. To prawda, że pan był. Czekamy na to, a przede wszystkim na rozstrzygnięcie, kto zostanie, czy będzie cały czas Brock Lesnar, czy może zostanie pokonany przez Romana Reignsa. Szanse są. Roman Reigns pokazał w ostatnim pojedynku, że jest twardy, że poradził sobie z całą koalicją dyrekcji, a więc emocje rosną, a jest kilka różnych innych ciekawych pojedynków, wiesz, WrestleMania zawsze była, to jest najpiękniejsza gala z gal. Miałem okazję być na paru takich, to jest coś niesamowitego, to jest cały spektakl, to nie tylko te walki, ale tam jest spektakl, to rozpoczęcie, scenografia, życzę każdemu, żeby chociaż raz na żywo zobaczył WrestleMania. 25 czy nawet 93 w Las Vegas, Caesar Palace. Bardzo to też wygląda wiecznie. Tak, dokładnie. No i jeszcze pytanko, Triple H czy Sting? No ciekawe, czy dyrekcja dopuści do tego, żeby Triple H przegrał. Jak wiemy, te walki nie są czyste, tam zawsze się mieszają ludzie dyrekcji, więc
na pewno będzie jakiś tam, jak on to zwykle mówić, będzie plan B. Właśnie, czekamy na powrót Undertakera i wiele osób zadaje sobie pytanie, czy wróci jako American Badass na motorze, choć minęło kilkanaście lat, ale czy to nie miałby, czy to byłby dobry pomysł? Są słuchy, że ma się pojawić, czy na motorze nie wiem, ale nawet mówią, że może dojść do walki z Bray Wyattem, z tym szaleńcem. No i wszystko jest możliwe. Wrestling lubi zaskakiwać. Musicie oglądać WrestleMania 31. No i przede wszystkim zjawić się w Warszawie już 14 kwietnia. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję, było wam bardzo miło. Profesor Zapasów, Andrzej Supron, Kurwa Okoliaki.